Siemaneczko, z tej strony Metal. Witam w kolejnym odcinku. Nie odcinku, w kolejnym filmiku. Tym razem nie o Leli z Metalem. Już jest filmik, powinien gdzieś być na YouTubie. Gdzieś pewnie tutaj na dole w linku. Znaczy nie w linku, tylko w pasku filmików powinien się wyświetlać. Numerek 32, podpowiem. Chodzi o to, że jak już wam pokażę teraz. Tutaj są moje OLL z Metalem i jak widzicie tu jest 18 stycznia. Wtedy są zawody w Bielsku-Białej, a że mam kilka rzeczy na sprzedanie i chcę jechać na te zawody, to pasuje się kilku rzeczy pozbyć, żeby po prostu mieć za co pojechać na te zawody. Tak więc mam kilka kostek do sprzedania i przy okazji wspomnę tam o naklejkach, które mam i jakby ktoś potrzebował. Zacznę może od najmniej ciekawej kostki. Kostka Rubik's Cube. Przepraszam za światło, bo to trochę nie będzie tak najlepiej wyglądało, ale jako tako. Dobra. Jest to kostka Rubik's Cube. Chodzi o OK. No nie jest specjalnie wyrobiona, albo nawet jest. Ma naklejki Fulbrighty. Tego nie widać, bo to jest w ogóle światło takie zryte. Jasny niebieski, nie ciemny jak na kamerze. Wszystkie cztery kolory fluorescencyjne. Dwa jasne. I tu macie logo Metal. Kostka taka nie powinna być droga. Około 25-30 zł. Doszedłem do wniosku, że nie będę na razie wystawał aukcji na Allegro, bo nie wiadomo w ogóle kto, czy ktoś zamierza to kupić. Dobrze, tu mamy Fang Shi Shuang Gren 54,6 mm. Teraz wam wyrównam. Widzicie, jest mniejsza. Idealnie się nadaje do one handa. Niestety ja tutaj nie zbajeruję teraz was jedną ręką, bo mam obolałe palce po ściance wspinaczkowej. Całe zdarte palce, więc nie będę tutaj, nie wiem, robił specjalnych pokazów. Dobra, naklejki Fulbrighty. Żółty, niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańcze, fluorescencyjne. Oryginalne logo Fang Shi. I ciemny, niebieski. Może teraz widać, że jest niebieski, naprawdę ciemny. Kostka, nie wiem, ma może około 30-40 solwów. No, tam plus, minus. Jest czysta. Chodzi bardzo szybko, w ogóle się nie zacina. Kilka razy zdarzyło mi się, że spopowała to dlatego, że jest bardzo luźno, że można normalnie klocki wyjmować. W zwykłej wersji, jak była trochę skręcona, to w ogóle nie dało się ten wyjąć klocka nawet. Dobra, za bardzo się rozgadałem. Za tą kostkę chciałbym tak w granicach 35 zł, bo jest prawie nowa. Polecam. Tutaj mam kostki w ogóle nowe, kilka, mam jeszcze ich więcej, tylko nie będę pokazywał na kamerze, bo nie ma sensu. Otworzę je, ale nie będę ich kręcił, żeby było, że są nieużywane. To jest Moyu Qilong, mamy tutaj instrukcję, też nie będę otwierał. Moyu Qilong na plastiku primery. W ogóle teraz światło jest beznadziejne, spróbuję coś z tym zrobić. Albo coś w tym stylu. O, to jest pomarańczowy, taki koloru Moyu. Zielony, czerwony. No nie wiem, co tutaj więcej pokazywać. To samo co Moyu Weilong, w sensie naklejki. Kostka bardzo dobra, mam jeszcze jedną taką. W ogóle się nie zacina. Zcina z 45. Tutaj zcina z ponad połowy klocka. No, już miałem odruch, żeby zakręcić, ale nie będę kręcił. Dobra, polecam. Kostka, nie wiem, tak w granicach koło 25. Widziałem, że magiczna ma zwykłe za 28, to żeby zrobić konkurencję, to daje za 25. Mam takie dwie sztuki. Mam tutaj Shengshu Mirror z naklejkami srebrnymi. Instrukcja też nie otwieram. Tutaj tylko pokażę. Jest jeszcze oryginalnie tłusta, więc będę ją tak trzymał może. Jeszcze widać, że nie była kręcona, bo wszystkie naklejki się zgadzają. W sensie, że w ten sam sposób są ułożone.
Też nie będę kręcił, bo jest tłusta. Mam też dwie takie sztuki. No nie wiem, za tą kostkę chciałbym tak w granicach też 20 zł, bo magiczna ma za 22. To żeby zrobić konkurencję i żeby ktoś chciał w ogóle to kupić, to daję za 20. Też mam dwie sztuki, jak już mówiłem. Tą wziąłem. I tutaj mam, został mi jeden Funk Kun. Znaczy co ja mówię, jeden Cyclone Boys. Wyciągnę go tylko z tego, ale nie będę wyciągał z folijki, bo jest jeszcze oryginalnie zapakowany w folijkę. Tutaj macie instrukcję. Dwie kostki takie już sprzedałem, jeszcze została mi jedna. Ona ma plastik fluorescencyjny, żółty, zielony, pomarańczowy. Czerwony ma zwykły, standardowy, ciemny, czyli granatowy, niebieski, ciemny, niebieski. I biały z takim logo. Kostka naprawdę świetna, bo chodziło, układałem jedną, jak widać nie tą, bo jest zablokowana, zaklejona. Za tą kostkę chciałbym tak w granicach też 25 zł, bo za tyle sprzedałem dwie wcześniejsze. Niedługo przyjdzie mi jeszcze jedna 2x2, więc jakby ktoś był zainteresowany, nie wiem czy sobie nie zostawię, bo słyszałem, że jest bardzo dobra. Bardzo dobra, no, dorównuje takim całkiem kostkom na poziomie. Więc nie wiem czy sobie zostawię, bo może na zawodach bym kręcił. Teraz może przejdźmy do naklejek takich bardziej standardowych, znaczy bardziej niestandardowych. Mam naklejki Sudoku. Jest ich tutaj 6, czyli na każdą ścianę. Od 1 do 9. Jak chcecie jakiś specjalny układ kolorów, to sobie może, znaczy cyferek, to sobie możecie pozmieniać. Tak to macie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, tutaj mam naklejki na mirrora złote. Nie są to takie paskowane, tylko takie bardziej, no nie wiem, kropkowane. Takie ziarniste, o. No, naprawdę, naklejki są ładne. Oczywiście do każdego setu wszystkich naklejek dorzucam folię transferową. Mam tutaj zestawy do kostki 2x2. Takie jakby modowane, żeby pasowały też na Diana. To jest na 50 mm, jak ktoś chce, to mogę mieć na 46. Na razie nie robię fluorescencyjnych, dopiero po nowym roku, który już jest, ale tak w granicach 10 stycznia. Przejdźmy do standardowych. Mamy tutaj naklejki fluorescencyjne, fullbrightowe. Zestaw ładny, pomarańczowy, czerwony, fluorescencyjny, zielony, jasny, niebieski i biały. Macie tu logo. Niektórym się te loga nie podobają, więc wystarczy je zedrzeć, zdrapać, nieważne. Tylko potem zostaje klej, który trzeba odciągnąć benzyną ekstrakcyjną. Tutaj mamy zwykły set standardowych odcieni. Też są ładne, nie będę wyjmował. Mam naklejki na Squeba. Teraz wychodzi od chyba 4 stycznia na zawodach Squeb wchodzi. I akurat jak ktoś będzie potrzebował, to mogę sprzedać. I mam na Jeep Cube'a. Też standardowe odcienie. Przepraszam, że w ogóle takie światło jest. Spróbuję coś z tym zrobić może. O, teraz by było pięknie. Pokażę jeszcze raz, może fluorescencyjne tutaj są. O, teraz widać odcień. Dobra, tu mamy zwykłe. Teraz mamy 4x4 modowane, czyli Florian. I 4x4 zwykłe. Też są w jakiejś tam niedużej cenie, chyba po 3, czy po 3,50. Mam naklejki na piątkę, też standardowe, i na szóstkę. Jak już bym kiedyś miał robić fluorescencyjne na te większe kostki, to raczej nie, bo się nie opłaca robić kilku setów dla jednej osoby z wyjątkiem. Chociaż zdarzają się wyjątki. Dobra, o, teraz widać, jak się mieni kostka kolory fluorescencyjne. Dobra, to chyba byłoby na tyle. To może jeszcze powtórzę. Tutaj 25-30 zł. Tutaj 25 zł. Tutaj w granicach 20. Cyclone Boys w granicach 25. Naklejki
Na szóstkę 5 zł, na piątkę 4, na czwórkę 3. Modowane te się nie liczą. Mam jeszcze na czwórkę fluorescencyjne, ale jak ktoś potrzebuje. Są chyba po 4 zł wtedy, czy po 3,50. Standardowe za 3 zł fluorescencyjne. Zwykłe za 2,50. 2 na 2, 2 zł, czy 2,50 też. Sklep 4 zł, bo to nowość i po prostu jak ktoś potrzebuje, to na razie robię tylko tak wyjątki. Standardowe, znaczy nie standardowe, na GearCube'a też chyba 4 zł. Mirror złoty też 4 zł. I Sudoku też 4 zł. O, jeszcze Fangxi. Został Fangxi 35 zł. To chyba byłoby na tyle. Może jeszcze raz pokażę wszystko. Cofnę trochę. A, nie da się cofnąć kamery. No dobrze. To jest wszystko, co chcę sprzedać. Dorzucę jeszcze te dwie kostki, które tu mam postawione. I po prostu, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to piszcie w komentarzach albo na maila. Będzie tutaj na dole mail. metalstickers@gmail.com. Więc jak ktoś jest zainteresowany, kupnę kostek w taniej cenie i wspomoże mnie w wyjeździe do Bielska, to zapraszam. Dzięki za obejrzenie tego długiego filmiku. Wszystkich, którzy oglądali, pozdrawiam i dajcie łapkę w górę, jak się podobało. No i cześć, do następnego filmiku jutro. Pa!